Dorota jest studentką drugiego roku. Straciła stypendium socjalne mimo tego, że sytuacja materialna jej rodziny nie uległa znaczącej zmianie. Zmianie uległa za to sytuacja Doroty, która teraz musi liczyć się z każdym groszem. Więcej pieniążków po prostu rodzice muszą mi dawać, żebym mogła w miarę jakoś przeżyć ten miesiąc. Wcześniej ze stypendium opłacałam sobie mieszkanie, no teraz niestety muszę sobie inaczej radzić z tym. Uczelnia w tym roku miała mniej pieniędzy na stypendia. Nawet złotówka więcej w budżecie rodzinnym mogła spowodować jego utratę. Dzisiaj pojawi się oficjalne stanowisko samorządu studentów oraz działu spraw studenckich. Znamy już mniej więcej datę, kiedy będzie oficjalne stanowisko ministerstwa w sprawie wysokości dofinansowania i wtedy nastąpi dopiero nowy podział funduszów, czyli zwiększenie stypendiów. Politechnika Rzeszowska przeznaczyła na stypendia socjalne w semestrze letnim 1 200 000 zł. Dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 782 zł i 60 groszy. Przyszli inżynierowie otrzymują zapomogi socjalne w wysokości od 120 do 380 zł. Oto, na jakie studenckie potrzeby wystarcza pomoc uczelni, zapytaliśmy Magdę. Ta kwota wystarcza tylko na zapłacenie akademika i ewentualne dojazdy do domu, dlatego uważam, że powinna być wyższa. Niskie stawki stypendium lub jego brak zmuszają studentów do podejmowania pracy. Niełatwo jednocześnie uczyć się i zarabiać. Przykładem tego jest Patrycja, która studiuje dziennie i od 2 lat pracuje w sklepie ze sprzętem jeździeckim. Od semestru zimowego musiała przejść na indywidualny tok nauczania. Ale jak go uzyskać? Wydaje mi się, że jest to kwestia, że tak powiem, drugiego dna tego toku indywidualnego, czyli powodu, z jakiego student chce ten tok indywidualny podjąć. Wydaje mi się, że jeżeli są to jakieś błahe kwestie, że po prostu ktoś, nie wiem, chce pracować na siłę, a nie ma czasu, koliduje mu to, wtedy wydaje mi się, że uczelnia może nie być przychylna. Kolega Patrycji uczy się, pracując jednocześnie w salonie fryzjerskim. Jest to zarówno jego pasja, jak i główne, ale nie jedyne źródło utrzymania. Oprócz tego, że zarabiam, na pewno korzystam z pomocy rodziców. Staram się to robić jak najmniej, bo wiadomo, chcę ich odciążyć od jakichś kłopotów finansowych, ale czasami się tak zdarza, że muszę skorzystać z ich pomocy. Rozwiązaniem problemów finansowych studentów bez prawa do stypendium jest znalezienie pracy. Pomocna może okazać się wizyta w uczelnianym biurze karier. Biuro karier gromadzi oferty pracy dla studentów i dla absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Są to także staże i praktyki. Posiadamy również serwis pracy, w którym każdy ze studentów może się zarejestrować, utworzyć elektroniczne CV i w ten sposób wysyłać pracodawcom, którzy w serwisie umieszczają oferty pracy, swoje aplikacje. Temat stypendiów socjalnych wraca co roku jak bumerang. Kwestia zdobycia pieniędzy leży w rękach każdego studenta. Zatem jeśli umiesz liczyć, licz na siebie.